Hej, witaj w kolejnej lekcji. Zaczniemy od quizu. Co to za liczba? Nie sprawdzę, co powiedziałeś. natomiast. Aha, a widzisz, a to zależy, bo po polsku jest to 3 i 400 tysięcznych, ale po angielsku będzie to już 3400. No, czyli różnica dość spora, prawda? W Polsce i zresztą nie tylko w Polsce, żeby oddzielić liczbę całkowitą od tej części dziesiętnej, używamy przecinka, właśnie tak jak tutaj, 3,400, czyli 3 i 400 tysięcznych. Ale w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i też w wielu, wielu innych miejscach używamy do tego kropki. A przecinka użyjemy, żeby podzielić sobie duże liczby. Żeby łatwiej było nam je przeczytać. Dlatego 3,400 a 3.400 to dwie zupełnie różne rzeczy. W polskim na przykład kropek w ogóle nie stawiamy w tym celu. Więc 3.400 jest w ogóle błędem. To by oznaczało rozdział trzeci pod punkt 400. Jeśli kiedykolwiek musiałeś czytać tyle punktów, to współczuję. Natomiast w zapisie dziesiętnym stosujemy właśnie przecinki. No to co, jedziemy dalej z tymi małymi rzeczami na które nikt nie zwraca uwagi. Po angielsku nie musisz pisać you dużą literą. Wiesz, że w ogóle można powiedzieć dużą literą albo wielką literą? Natomiast z dużej litery czy tam z wielkiej litery to jest już rusycyzm. Więc można powiedzieć dużą albo wielką literą. Tak czy inaczej. Wróćmy już do tego you. W polskim pisanie ty, wy, pan, pani wielką literą jest formą grzecznościową w listach Chociaż nikt już listów nie pisze, i nie wymaga się nawet, żeby tę zasadę stosować w e-mailach. W sensie nie musisz pisać pan, pani wielką literą, ale ludzie, korpo się tak już do tego przyzwyczaili, że to ci, was jest wielką literą, że dla świętego spokoju lepiej pisać to wielką literą. Nawet, nawet ja piszę wielką literą, mimo że wiem, że no nie muszę. Ale. Po angielsku nie trzeba i nawet nie powinno się, bo Native się nawet zdziwi, jeśli zobaczy You wielką literą. Oni po prostu nie mają takiej ortografii. Oni nie piszą You wielką literą, żeby pokazać szacunek czy grzeczność. No bo tak jest, po prostu. Ale pamiętaj, że Wielką literą zapisujemy inne rzeczy. Na przykład dni tygodnia, Monday, Wednesday. Nazwy miesięcy, June, October. Przymiotniki, które utworzyliśmy od nazw krajów, na przykład Chinese, chiński, Dutch, niderlandzki, Polish, polski. Ale to uwaga, bo mamy też P, -O l i SH zapisane małą literą i wtedy czytamy to jako Polish, i to znaczy polerować. Polish, polski. Polish, polerować. Do tego wielką literą zapisujemy też nazwy religii, tytuły urzędowe na przykład president, master of science, master of arts, czyli tytuły naukowe i oczywiście wyrażenia mr, mrs i tak dalej i tak dalej. Wielką literą zapiszemy też na przykład nazwy planet, gwiazd, okresów historycznych, świąt, ale w wątpie żebyś w swoim korporacyjnym życiu napisał kiedyś o, popatrz, to pluton, więc no, możesz w sumie zapamiętać wszystko, co zapisujemy wielką literą, ale skup się na tym, co teraz jest ważne. W języku angielskim mamy też inne cudzysłowy, bo oba są na górze, a w polskim ten pierwszy otwierający jest na dole, a drugi na górze. Zresztą przy okazji, ja zawsze korzystam z tej okazji, mówimy w cudzysłowie, a nie w cudzysłowiu. Bo cudzysłów jest jak rów, albo jak to miejsce, gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę. I mówimy w cudzysłowie, bo mówimy w rowie i mówimy w dół. Nad na przykład nawiasami nie będę się jakoś specjalnie rozwodzić, bo używamy ich tak samo jak w polskim. Ale ciekawostką na przykład jest to, że pewnie uczyłeś się, że nawias to bracket. Um, tak jak tax bracket, próg podatkowy, prawda? Natomiast bracket to nawias kwadratowy, a taki nawias, nawias w sensie nawias okrągły to parentheses. To są nawiasy okrągłe. Teraz możesz zabłysnąć na każdej imprezie, także wszyscy od ciebie uciekną. Jeszcze chciałbym poruszyć sprawę przecinka oksfordzkiego, tak zwanego Oxford, comma. świat jest podzielony, czy go używać, czy nie. Ja w ogóle zacznę od tego, co to jest. Bez Oxford comma mamy zdanie I like Mary, John and Stephanie. Z Oxford comma mamy I like Mary, John and Stephanie. Przed and mamy przecinek. No i jakby o co tym humanistom znowu chodzi? W sensie to jest przecinek, który nic nie zmienia, a przed and się nie stawia przecinków. No tak, natomiast te dwa przykłady akurat nie pokazują dlaczego warto stawiać ten przecinek. Bo wyobraź sobie, że mamy takie zdanie. I można je przeczytać w ten sposób: zaprosiliśmy nasze dziewczyny, Lenina i Stalina. Ale przecież można też to przeczytać: zaprosiliśmy nasze dziewczyny, Lenina i Stalina. I w tym momencie Lenin i Stalin są tak jakby w związku z nami. Natomiast gdybyśmy ten przecinek postawili, no to nie byłoby wątpliwości, że nasze dziewczyny pozostają naszymi dziewczynami, a nie zbrodniarzami wojennymi. Dlatego ja stosuję ten Oxford Comma. Stawia się go wtedy, kiedy mamy jakąś listę wymienionych rzeczy i na końcu zazwyczaj dodajemy AND something. No mamy to, to, to i to. I Oxford Comma możemy postawić przed ostatnim AND. Ja to lubię stawiać, bo wtedy jest taka jaśniejsza jasność, że nikt nie nadinterpretuje mojego tekstu albo nie zinterpretuje go w ogóle źle. Ty, rób jak chcesz, pamiętaj byle konsekwentnie. I teraz zapraszam Cię jeszcze do działu Vocabulary. An average Joe, czyli przeciętny Kowalski. No bo wiadomo, nie powiemy an average Kowalski, bo to nic nikomu nie powie. I tak naprawdę każdy język ma własnego Kowalskiego. To put pressure on someone albo onto someone. Czyli wybierać na kimś nacisk. Aczkolwiek, to put pressure on something, to będzie po prostu nacisnąć coś, wywrzeć na czymś nacisk, przyciskając to, na przykład. Put pressure on the wound, to uciskaj rane. To grasp the concept, czyli pojąć koncepcję, pomysł. To comprehend, to jest ładniejsza wersja, to understand. Common knowledge, common knowledge to. Taka wiedza, którą z założenia wszyscy wiedzą, jeśli są dorosłymi ludźmi na jakimś tam poziomie. Aczkolwiek, tak jak cię ostrzegłem, nie zakładaj zbyt wiele. I to take shortcuts, czyli iść na skróty, również te myślowe. My na skróty nie poszliśmy, ale na szczęście doszliśmy już do końca rozdziału 10. Zapraszam cię do ostatniego rozdziału naszego kursu. W którym powiemy sobie o tajemnicy WLB. Do usłyszenia!